Od września bieżącego roku mieszkańcy osiedla Sucharskiego w Wejherowie zyskają nowe połączenie autobusowe. Na początku 2020 roku oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Krofeja. To pozwoliło na wydłużenie linii numer 16 aż do osiedla Sucharskiego. Ukończono drogę Krofeja, ulicę, która jest, i to pozwoliło nam tą komunikację uruchomić. I 1 września linia 16, która dzisiaj funkcjonuje od osiedla Sikorskiego do Urzędu Skarbowego, zostanie przedłużona do osiedla Sucharskiego, przystanek końcowy na Krofeja przy skrzyżowaniu z Mostnika. Nowa linia będzie jeździła w godzinach szczytu co 30 minut, zaś w godzinach poszczytowych co 40 minut. Ale przyjmując, że uzupełniona ona jest dotychczas jeżdżącą linią numer 3 po tej trasie, to praktycznie co 15 minut w godzinach szczytu, a co 20 minut w godzinach pozaszczytowych będzie można korzystać z autobusu w celu dojazdu do Wejherowa, do centrum i dalej aż do na drugą stronę do osiedla Sikorskiego. Zatem rozkład jazdy linii numer 3 zostanie skoordynowany z nowym rozkładem linii numer 16. To jest dość ważne wydarzenie, bo przecież wszyscy ograniczają dzisiaj komunikację i koszty, bo ona kosztuje, ale my utrzymujemy, gdyż taki plan był założony i to jest realizacja postanowień, które wcześniej, zobowiązań, które zostały podjęte. Wydłużenie linii numer 16 i co za tym idzie linii numer 3 ma też wpływ na kursy innych linii, na przykład numer 2. Te korekty mają za zadanie dopasować te linie do wspólnego układu komunikacyjnego. Na linii numer 2 jest to skrócenie czasów przejazdów lub w niektórych wypadkach wydłużenie odcinkowych między przystankami, co polepszy jej punktualność, a również wprowadzenie stałej częstotliwości 15 minut w godzinach szczytu i 30 minut poza szczytem. To samo dotyczy linii numer 3, że kursy zostają dopasowane do tych częstotliwości. Ponadto przypominamy, że od 1 września będą obowiązywały rozkłady jazdy poza okresem wakacyjnym.